Chcesz poznać sposób na szybkie, smaczne, proste ciasto, które możesz przygotować w zaledwie 5 minut? Dziś podzielę się z tobą błyskawicznym przepisem na ciasto na bazie kruszonki i aromatycznych jabłek. Wymieszaj ze sobą 100 g ciepłego masła, 90 g cukru, jedno opakowanie cukru waniliowego i kilka kropel olejku waniliowego. Następnie dodaj 150 g mąki pszennej, by stworzyć kruszonkę. Prażone jabłka. Możesz użyć gotowych ze słoika. Przygotuj z dodatkiem dwóch łyżeczek cynamonu i jednego opakowania cukru waniliowego. Na okrągłą blachę o średnicy 26 cm wysyp i ugnieć połowę kruszonki, dodaj masę jabłkową i posyp ją resztą kruszonki. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 30 minut, aż kruszonka na wierzchu będzie złotego koloru. Efekt. Niezapomniany smak w kilka chwil. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw serduszko i zasubskrybuj mój kanał po więcej.